Ja jestem Piotrek, to jest Krzysiek, z nami Maciej Miszkin, pogadamy dzisiaj o boksie. Jeżeli do tej pory nie widzieliście naszego kanału, to polecam się zapoznać. Robimy fajne materiały o boksie, kulisy gal, materiały o zawodnikach, treningi, pokazujemy boks od kuchni. Nieraz jak jesteśmy na sali, to rozmawiamy z zawodnikami i uznaliśmy, że czemu by tego nie nagrywać. My się dowiadujemy, wy się dowiecie czegoś o boksie. Pierwszy temat, jaki jest dzisiaj? Gala we Wrocławiu. Walka Diablo Włodarczyka. Maciek, ekspert, co myślisz, Maciek, czy taka walka jest jeszcze w ogóle potrzebna? Wielokrotnie już to powtarzałem, Andrzej Wasilewski jest doświadczonym graczem na tym rynku bokserskim i myślę, że on wie, co robi. Generalnie dla polityki prowadzenia Diablo Włodarczyka z pewnością taka walka jest potrzebna, żeby podtrzymać aktywność jego, jest potrzebna po to, żeby umieścić go gdzieś wysoko w rankingu i teraz, żeby był kolejny strzał, jakiś mistrzowska szansa czy eliminator ewentualnie. Natomiast dla przeciętnego kibica to jest tak naprawdę mismatch, bo ten przeciwnik nie będzie w stanie nawiązać rywalizacji z Diablo Włodarczykiem. Ja tak przewiduję. Myślę, że może to się skończyć równie dobrze jak pojedynek z Brudowem, gdzie Diablo wywrócił swojego przeciwnika po podwójnym lewym prostym. I tu może być całkiem podobnie. A twoim zdaniem, bo wiele osób uważa, że Krzysiek to tak naprawdę szuka już tylko pieniędzy i jak mu bardzo dobrze zapłacą, to będzie walczył w ciężkiej, jak mu bardzo dobrze zapłacą, to jest gotów i zawalczyć w MMA, sam o tym mówi. I czy ty uważasz, że takie, czy się po pierwsze zgadzasz z tym poglądem i czy twoim zdaniem jest prawdziwy? I druga rzecz, czy to właśnie w momencie kariery, kiedy patrzy się już tylko na pieniądze, a nie marzy też oczywiście, żeby to współgrało z jakimiś osiągnięciami sportowymi, czy to może nie być jakaś taka błędna droga? Z pewnością może być, ale generalnie w przypadku Włodarczyka, kiedy jest się pierwszoplanową postacią w grupie Knockout Promotion przez powiedzmy od 2000 roku, przez chwilę epizod, gdzie wiodącą postacią miał Artur Szpilka, przez chwilę tym numerem jeden był Głowacki, ale tak naprawdę przez cały okres budowania grupy Knockout Promotion Włodarczyk jest tym numerem jeden. No to oczywiście to znużenie przychodzi, oczywiście w przypadku Krzyśka, gdzie on sam nie kryje tego, że roztrwonił swoje honoraria za poprzednie pojedynki, potrzebuje takich pieniędzy, no to jest jedyna droga, no dziwię się, że ludzie się dziwią przede wszystkim. To jest jego zawód i on chce na tym zarobić i chce na tym zarobić jak najlepiej. Oczywiście kariera sportowca jest krótka, musi zgromadzić te środki, które pozwolą mu na jakieś funkcjonowanie przez parę długich lat w tej chwili. No i chce to zrobić i jeśli dadzą mu pieniądze, przeskok do wagi ciężkiej, dlaczego nie? Jeśli da mu pieniądze, przeskok do MMA, dlaczego nie? Chociaż ja myślę, że owszem, jeśli pójdzie do wagi w ciężkiej, jest w stanie zarobić, bo jest dwukrotnym mistrzem świata w cruiser, jest w stanie zarobić duże pieniądze. Na przykład w MMA to byłby pojedynczy epizod, bo Włodarczyk ze swoim stylem w MMA mógłby wyglądać komicznie i to poszłoby w dwie strony, bo ludzie jakoś by się do niego negatywnie nastawili, tak mi się wydaje, jeśli wywróciłby go przeciętny zawodnik, powiedzmy z MMA, przecież on był mistrzem świata w boksie i to w ciężkiej kategorii, w kategorii cruiser. Bo taka walka była, no nie? James Stone i widziałeś, jak z Randy Couturem walczył? Tak, z drugiej strony Ray Mercer poszedł do MMA i znokautował szybko swojego przeciwnika jednym pojedynczym ciosem, ale tak jak powiedziałem, Włodarczyk raczej nie jest predysponowany do tego rodzaju walki, on jest za statyczny, za mało gibki, za mało ruchliwy i myślę, że w MMA tak naprawdę wyglądałby komicznie, nawet z tym swoim pojedynczym mocnym uderzeniem. Jeśli chodzi o kategorię ciężką i jeśli byłaby perspektywa zarabienia dużych pieniędzy, powiedzmy pojedynek z Arturem Szpilką, powiedzmy pojedynek z Tomkiem Adamkiem, to dlaczego nie? To by były największe teraz, najbardziej kasowe dla niego walki, no nie właściwie. Artur Szpilka z Diablo to jest chyba największa polsko-polska walka, jaką w tej chwili możemy zorganizować. Tak mi się wydaje, bo ta historia, która tam się kiedyś wydarzyła między nimi, oni się realnie nie lubią, no nie? A coś takiego przyciąga kibiców.
To prawda, ale Artur Szpilka jest w tej chwili na innej drodze zupełnie. Artur Szpilka w tej chwili celuje w pojedynek z niezłym zawodnikiem o niezłym rekordzie po to, żeby dostać znów szansę gdzieś zawalczenia z tym światowym topem i nie myśli na pewno o Diablo Włodarczyku. Krzysiek jest trochę w innym miejscu, jest tutaj w Polsce, ma przestój jeśli chodzi o popularność, ma drobny przestój jeśli chodzi o poziom ten sportowy rywalizacji, bo wiemy jakich miał ostatnio przeciwników. Szykowała się walka z Urodolą, która nie doszła do skutku i generalnie ten pojedynek z Kartem mówi sam za siebie. Dlatego Włodarczyk może wspominać o walce ze Szpilką, natomiast myślę, że na razie to jest trochę melodia przyszłości i raczej bliższe byłoby starcie Włodarczyka z Adamkiem, jeśli chodzi o kategorię ciężką. No dobra, to teraz kolejna walka. Są fajne walki w czasie tej gali. I chyba najfajniejsza, taka najbardziej emocjonująca dla przeciętnego kibica, to będzie Cieślak Jerzewski, no nie? Dwóch niepokonanych zawodników. Wiadomo, zdecydowanym faworytem jest Cieślak, natomiast zawsze ci zawodnicy, którzy mają dobry rekord, czy są niepokonani, to jednak mają, bardzo często, nie zawsze, ale mają taką wolę zwycięstwa i wiesz, nie chcą się poddawać i nie są to zawodnicy, którzy tam poddadzą się po pierwszym ciosie. Myślisz, że to może być ciekawa walka, czy myślisz, że to będzie jednostronne widowisko? Jestem przekonany, że walka Jerzewski-Cieślak to jednostronne widowisko. Owszem, zero w rekordzie powoduje, że ten zawodnik, który to zero posiada, nie chce utracić tego, ale Jerzewski wielokrotnie w pojedynkach swoich wychodził bardzo spięty, bardzo asekuracyjny, jakby lekko przestraszony i myślę, że Cieślak mu się wyluzować w tym pojedynku nie da. On po prostu wyjdzie i go zje. Walka tak naprawdę przewiduje, że skończy się w początkowych rundach, jeśli nie w pierwszej, to w drugiej, maksymalnie w trzeciej, to w zależności jak Jerzewski będzie się bronił, a ta obrona też nie jest jakaś perfekcyjna, duże luki w obronie, nieszczelny blok. On się wywodzi z kickboxingu? Nie wiem, nie kojarzę, na pewno jego trener jest trenerem kickboxingu, natomiast przewiduje, że Cieślak wychodzi i rozbije Jerzewskiego, zrobi to w takim stylu, jakim zawsze. W ogóle, waszym zdaniem, dlaczego Jerzewski się zgodził na taki pojedynek, w którym jest absolutnie bez szans? Ja nie wiem, kogo ta walka może ekscytować, bo w Polsce nikogo, moim zdaniem. To jest rzeczywiście na poziomie tych wszystkich rywali Cieślaka, Jerzewski, który właśnie, tak jak ty powiedziałeś, pierwsza, druga runda, tutaj nic się nie może zdarzyć. No i Cieślak jest też takim zawodnikiem, który się nie spina na tych, bo on dostaje tych słabych zawodników i on sobie z nimi świetnie radzi. To nie jest taki zawodnik, że potrzebuje, nie wiem, jak na przykład postrzegam Darka Senka, że on musi mieć kogoś niezłego, żeby się dobrze pokazać. Jak ma średniaka, to walczy słabo. Tak, Cieślak jest takim zawodnikiem, który wychodzi i robi swoją robotę. Często takim zawodnikiem był na przykład Dawid Kostecki, który takiego słabszego, na tle słabszego rywala wypadał bardzo dobrze i potrafił go efektownie zakotować. Natomiast Cieślak łączy dwie formy, bo i potrafi się dobrze pokazać z niezłym zawodnikiem, pokazał to z Palaciosem, i potrafi takiego przeciętnego bardzo, żeby łagodnie to określić, rywala wykończyć szybko, efektownie. I myślę, że z Jerzewskim zrobi podobnie, natomiast to zero w rekordzie, to, że warunki fizyczne całkiem niezłe, to, że Jerzewski będzie miał czas na przygotowania, to, że będzie walczył tak naprawdę Jerzewski w swoim kraju przed swoją publicznością, dodatkowo go to zmotywuje, to wszystko sprawia, że ten pojedynek jest lekko elektryzujący. To nie jest tak, że to jest zupełnie bez emocji walka i ja czekam z niecierpliwością, ale czekam na to, żeby po prostu Cieślak wyszedł i zniszczył swojego rywala. Ja czekam na to, że Cieślak będzie boksował tak, jak zaboksował z Palaciosem w takich walkach, bo jak mi się podoba, on jest oczywiście, niszczy zawodników swoją fizycznością, ale on naprawdę potrafi boksować, boksuje od dziecka. Jak przyszedł na salę, to był taki malutki, widziałem takie zdjęcie, był mniejszy od Piątka. Oczekujemy od niego już chyba nie tylko fajnej walki, tej najbliższej, ale już tego, żeby pokazywał zadatki na Mistrza Świata. Zgadza się z tym? Oczywiście, że może zostać Mistrzem Świata, musi podszkolić pewne elementy techniczne, musi zyskać trochę pewności siebie w obronie. Ta
obrona musi być odrobinę bardziej elastyczna, w sensie on musi trochę ześlizgiwać te ciosy, bo wyjdzie do zawodników, którzy dorównują mu siłą fizyczną, a jednak potrafią w tym półdystansie odrobinę dłużej zostać, potrafią po takiej serii mocnej, agresywnej cieślaka oddać, ale cieślak wychodzi bez kompleksów. To jest bardzo istotne w jego boksie, bo widziałem jego sparingi z Głowackim, widziałem jego sparingi z Włodarczykiem. Owszem, on otrzymuje tam mocne ciosy, ta przewaga doświadczenia jest ogromna. Siła ciosu po stronie na przykład Głowackiego i Włodarczyka była również wyraźna. Natomiast cieślak wychodzi i boksuje po prostu, nie zastanawia się, kto stoi naprzeciwko mnie. Oczywiście czasem po takim mocnym uderzeniu też asekuracja się wkrada w jego poczynania, ale to jest właśnie kwestia tego doświadczenia i tego obycia się w obronie. Jeśli on to nabędzie oczywiście, to może jak najbardziej zostać mistrzem świata. To w tym kontekście trochę niepokoi taka wypowiedź, którą na przykład powiedział w jednym z naszych materiałów, że on bardzo lubi siłownię, bardzo lubi się bić po prostu na sparingach, a nie lubi trenować taktyki. I może te Stany Zjednoczone właśnie pomogą mu w tym, w czym mówisz, i w nabraniu lepszej techniki. Jestem jak najbardziej za. Myślę, że Michał Cieślak w Stanach Zjednoczonych nabierze tej takiej płynności walki. Tam mniej się bazuje na tej pracy nóg, szczególnie w tych cięższych kategoriach wagowych. Kiedyś rozmawiałem właśnie ze znakomitym zawodnikiem kategorii cruiser, Mattem Godfreyem, który był w Stanach Zjednoczonych i mówił, że tu strasznie dużo się chodzi, przecież te nogi u tak ciężkich zawodników nie wytrzymają. Nie ma tego pozostania w półdystansie, obycia się. I myślę, że tam Cieślaka dobry trener tego nauczy. Przede wszystkim nie można powiedzieć, że Cieślak nie miał sparing partnerów, bo przecież on sparował z Mateuszem Masternakiem, sparował z Kołodziejem, sparował z Głowackim i Diablo, czyli dwóch mistrzów świata. No Adamkiem już, kiedy on był tu w kategorii ciężkiej, to już był nie ten Tomek Adamek, ale mimo wszystko sparował naprawdę ze znakomitym, z samą czołówką kategorii cruiser. To nie można powiedzieć, że on nie miał sparing partnerów, ale właśnie czegoś nowego w jego elemencie wyszkolenia pięściarskiego by było potrzeba do osiągnięcia tego poziomu mistrzowskiego i myślę, że on w Stanach Zjednoczonych właśnie to złapie. Maciek, jesteś idealną osobą, która mogłaby skomentować ten fakt, że Tomek wraca, bo wiele osób uważa, że to jest bardzo średni pomysł, ale z drugiej strony to jest jego życie, jego kariera. Ty też zrezygnowałeś w opinii wielu w najlepszym momencie swojej kariery. Jak ty podchodzisz do tej decyzji Adamka, która jest już raczej nieodwołalna, że będzie znowu walczył? Gdzie upatrujesz przyczyn tego, że cały czas wraca? I czy wierzysz, że to rzeczywiście pożegnalna walka? Bo Tomek te pożegnalne walki toczy od 3-4 lat. Nie podejmuję się samej oceny decyzji. To jest tylko i wyłącznie sprawa Tomka. Ja mogę się podjąć oceny szans jego w rywalizacji z tym, czy z tamtym zawodnikiem. Tomek, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o kategorię ciężką, nie jest wcale aż takim wiekowym zawodnikiem. Byli zdecydowanie starsi zawodnicy, którzy dobrze sobie radzili. Na przykład przykładem jest Holyfield. Druga sprawa, że Tomek i jego styl boksowania raczej to jest taki styl dla młodych zawodników, gdzie praca nóg musi być na wysokim poziomie, gdzie on musi mieć odporność dużą, żeby te ciosy przyjmować, bo Tomek sporo tych uderzeń przyjmował. Boksował często sercem do walki, a w tej kategorii ciężkiej czasem to nie wystarcza, gdzie ci zawodnicy już biją naprawdę mocno, a powiedzmy sobie szczerze, Tomek był dużym zawodnikiem kategorii półciężkiej, był znakomitym zawodnikiem, mistrzem świata kategorii junior ciężkiej, ale absolutnie nie jest czołówką wagi ciężkiej. Więc mogę się podjąć tylko i wyłącznie nie samej decyzji, tylko jego szans na rywalizację. Słyszę, że Tomek mówi, że chciałby walczyć z czołówką, więc tak jak już wspominałem wczoraj komuś, czy cały czas mówię o tym, że nie trzeba być ekspertem, nie trzeba być ani byłym zawodnikiem, ani dziennikarzem jakimś specjalnie zainteresowanym. Jeśli się zestawi Tomka Adamka w konfrontacji z Joshuą Ortizem czy Tysonem Fury i Kliczką, no to przecież to przeciętny kibiec
wie, że nie ma szans z tymi zawodnikami. Żadnych absolutnie na wygraną, a raczej na utratę zdrowia, bo walka z Joshuą czy z Ortizem, prawdopodobnie z Władimirem Kliczką również, skończyłaby się ciężkim nokautem. I no to absolutnie nie daje szans żadnych Tomkowi i Adamkowi w konfrontacji z tymi zawodnikami. Jeśli chce się pożegnać, to owszem, tylko z kim? Nie, właśnie jeśli chce się pożegnać, to raczej bym tu wybrał zawodników z polskiego podwórka. Ja jestem sceptykiem, jeśli chodzi o walkę. Ale walkę z Saletą, którą wygrał, miał ją się nią pożegnać. I to by była idealna, to była idealna walka na pożegnanie, bo Przemek był znany, Przemek wyszedł w niezłej formie, Przemek był po zwycięstwie z Andrzejem Gołotą, więc taki pojedynek, jeśli chodzi o pożegnanie, był ok, chociaż w kolejnym pojedynku już Tomek Adamek, tak jak też już mówiłem, pokazał się lepiej niż z Przemkiem Saletą, bo już w walce z Moliną on tą formę wyższą, po prostu Molina był zawodnikiem w prime, po prostu Molina był zawodnikiem tym, który dąży na szczyt, już nawet z niezłym poziomem sportowym i dlatego z Tomkiem wygrał. Wracając do samej sprawy, no to najbardziej by mnie interesowała walka Tomka Adamka z Diablo Włodarczykiem, ale czy do niej dojdzie, tego nie wiem. Natomiast ciężko się dziwić, że Tomek wraca, w sensie ciężko się dziwić na przykład telewizji, że go zaprasza, bo ja pamiętam, byliśmy chyba, ciebie też spotkaliśmy tam w Tauron Arenie i nie wiem czy pamiętacie, że tam była cisza niemalże absolutna do walki Adamka. Na Cieślaku przyjechali kibice z dwoma autokarami z Radomia, oni zrobili trochę hałasu. W czasie walki tam Jackiewicza to może ze dwa razy ktoś krzyknął Rafał. I tak naprawdę cała hala ożyła dopiero na Adamku. I w tej chwili może faktycznie Artur Szpilka czy Głowacki, ale oni chcą kontynuować, tak jak mówiłeś, już te sportowe swoje losy na razie, a niekoniecznie jeszcze stawiać już tylko na zarabianie, więc oni raczej nie będą tutaj w Polsce walczyć na takich polskich galach, myślę, że w najbliższym czasie. Więc jeżeli promotorzy chcą organizować takie gale, to właściwie, czy Polsat chce organizować takie gale, to chyba Tomasz Adamek jest ich jedyną opcją, prawda? Tak, jedną z nielicznych, tak można powiedzieć. To przejdźmy jeszcze może do tych dwóch zagranicznych walk, które ostatnio wywołały sporo różnych dyskusji w środowisku kibiców i ekspertów. Wróćmy jeszcze do Kowaliów World i do ostatniego pojedynku Łomaczenko-Walters. To może o ta ostatnia... To może Łomaczenko-Walters. Ja powiem, bo się coś niepopularnego i żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo się tu pokłóciłem z Piotrkiem ostatnio, bo powiedziałem mu po walce, że jestem rozczarowany walką, bo dla mnie były emocje jak na rybach i nie chodzi mi o tu o geniusz Łomaczenki, który jest fantastyczny, tylko chodzi mi o to, że generalnie szykowałem się na niesamowitą walkę z dwóch stron i strasznie ten Walters mnie rozczarował, nie zrobił nic i chodzi tu mi pod kątem oglądania tego jako kibic, który może nie jest zafascynowany boksem. Dostaję informację, że jest super walka na szczycie. No i tak naprawdę, czy to twoim zdaniem dzięki temu, że Łomaczenko był taki nieuchwytny, ten Walters zaprezentował się tak fatalnie na jego tle i te emocje były żadne w tej walce, czy też ten Walters to już nie jest ten sam Walters co dwa lata temu? Wszystko po kolei. Nastawiałeś się na emocjonujący pojedynek, bo nie obejrzałeś mojej zapowiedzi w To jest boks, że walka powinna być łatwa dla Łomaczenki, że Walters nie znajdzie go w ringu i tak też było. Wynika to z dwóch względów. Walters jest zawodnikiem obdarzonym bardzo mocnym uderzeniem, ale leniwym w walce. Bardzo rzadko zadaje te ciosy, bardzo mała częstotliwość, intensywność jest tych akcji i takiemu geniuszowi jak Łomaczence taką jedną pojedynczą bombę dostarczyć do szczęki to jest niezwykle trudne zadanie, a jak widzieliśmy w przypadku Waltersa niemożliwe. No i walka dlatego była nieemocjonująca. Oczywiście wchodzi tu w grę to, że Walters miał długą przerwę. Wchodzi tu w grę w to, że Walters ma już 30 lat. W tej kategorii wagowej to też nie jest aż tak mało. Wchodzi tu w grę to, że stylem pasuje idealnie do Łomaczenki i że z tego, co mówił Przemek Garnczarczyk, a on jest bliżej tematu, Walters miał jakieś problemy pozaringowe, stąd ten rozbrat z boksem. I to wszystko się skumulowało. Łomaczenka wygrał tą walkę bardzo łatwo i
tak też wcześniej chyba to przewidywał. A czy twoim zdaniem ktokolwiek jest w stanie z nim nawiązać rywalizację? Na pewno jakiś zawodnik trochę szybszy od niego. Rigondo, ale już Arum powiedział, że walka jest niemożliwa do zrealizowania ze względu na to, że on chce z Łomaczynki zrobić super gwiazdę, a Rigondo mógłby mu te plany pokrzyżować. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że walka by była nudna, ale rzeczywiście Kubańczyk miałby tutaj szansę. Nie, na pewno w tej kategorii. W tych kategoriach wagowych jest taki gość jak Terence Crawford, który generalnie jest większy, ale ruchliwością niedużo ustępuje Łomaczence. Myślę, że siłą ciosu go nawet przewyższa i myślę, że ten pojedynek byłby dla Łomaczenki niezwykle trudny i są w stanie zawodnicy niektórzy nawiązać z nim rywalizację. No ale to jest jeden zawodnik, który predysponowany jest do tego, żeby zostać najlepszym pięściarzem bez podziału na kategorie wagowe. No, także mówimy tu w kategoriach, może ktoś nawiązać z nim rywalizację, może ktoś mieć szansę wygrać, ale tak, Łomaczenko w tej chwili w tej wadze jest najlepszy. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że ta walka była nieemocjonująca, no to właśnie dla mnie to było emocjonujące, no nie? Że wychodzi zawodnik, który był killerem, z którym niektórzy zawodnicy bali się walczyć, tak jak taki Walters, i jest ogrywany do jednej bramki, facet, który był wcześniej uważany za naprawdę wielką siłę w tej wadze. Fantastycznie się porusza i te ciosy jego są widoczne, kombinacje są widoczne. Nieraz widzimy takich zawodników jak Andre Ward, gdzie ten boks jest mniej czytelny, prawda, niż Łomaczenki. A ten boks jest fantastycznie czytelny, szybki, dynamiczny, walka zakończona przed czasem i pewnie gdyby Walter się nie poddał, to może by wylądował na deskę. Ja jak oglądałem Warda z Kowaliowem i widziałem, jak podchodził tą lewą nogą pod przeciwnika i zadawał lewy prosty z całkowitym skrętem biodra, jak Kowaliowowi głowa czasem odbiła się od pleców, to wydaje mi się, że całkiem czytelny to jest boks w wykonaniu Warda. Ty miałeś bardzo kontrowersyjną punktację, można powiedzieć, szczególnie w kontekście tych ludzi, co pisali na forum. To nie była natomiast kontrowersyjna punktacja. Też musimy zwrócić na to uwagę, że ludzie sugerują się często komentarzem. Komentarz akurat w tym pojedynku, mój współkomentator, pan Andrzej Kostyra, generalnie bardziej przychylnym okiem spoglądał na poczynania Kowaliowa i nie zauważał często jakichś tam celnych ciosów Warda. Druga sprawa jest taka, że w drugiej części walki to raczej częściej trzymał Kowaliow niż trzymał Ward. Punktacja była taka, a nie inna w moim wykonaniu, ale też napisałem wyraźnie, że z trzech, czy cztery rundy mogły iść w inną stronę i punktacja wtedy wygląda całkowicie zupełnie inaczej. Ja po prostu dałem te rundy Wardowi, bo mi się w nich bardziej podobał, ale jeśli sędziowie przychylniejszym okiem by spojrzeli na Kowaliowa w tych starciach, to też nie byłoby w tym błędu i walka by szła na korzyść Kowaliowa i by było tak jak publiczność tego żąda. Max Kellerman fajną rzecz powiedział po walce. Powiedział coś takiego, że są werdykty złe, są werdykty kontrowersyjne. To był kontrowersyjny werdykt, prawda? Chyba zgadzamy się z tą opinią. Mogłaby iść w obie strony. Mi też się wydaje, że Kowaliow zrobił, znaczy mi się wydaje, w przeciwieństwie do ciebie, że Kowaliow chyba zrobił wystarczająco dużo, ale jakoś nie byłem zbulwersowany i szczerze mówiąc nawet trochę się spodziewałem, że Ward wygrał tę walkę, jak sobie punktowałem na kartce. Natomiast na przykład Krzysiek reprezentuje taką grupę, który od razu powiedział, że Kowaliow wygrał, tylko jak go spytałem, czy punktował runda po rundzie, to powiedział? Daj mi ten mikrofon, coś ci powiem. Krzysiek to jest gość, który nie zna się na boksie. Artur Szpilka mi to wielokrotnie na przykład powtarzał, nie znasz się na boksie, to teraz mogę śmiało do Krzyśka powiedzieć, nie znasz się na boksie. Nie patrzę na boks analitycznie, tylko tak, żeby zwykły, normalny kibic, który chciałby oglądać boks, a nie MMA, w którym wszystko jest jasne, o wiele bardziej jasne, no to jak patrzy, że jest walka mistrzostwa w Stanach, walczy z trzech sędziów z USA, zawodnik z USA leży na deskach i wizualnie sami powiedzieliście, że Kowaliow mógł wygrać. Moim zdaniem wygrał, ale to jest tylko moje zdanie i tych wszystkich ludzi, których wy nie szanujecie. Ale natomiast pozdrawiam redaktora Kostyrę. natomiast
Natomiast chodzi mi o to, że no, boks jest chory, no, nie może walki o mistrzostwo sędziować trzech sędziów z jednego kraju. Znaczy, i... nie rozumiem. Na przykład wiele przykładów przytaczał pan Janusz Pindera w swoim felietonie, gdzie pisał o tym, że walkę Trinidad de la Hoya sędziowało trzech sędziów ze Stanów Zjednoczonych i w ringu również był sędzia ze Stanów Zjednoczonych i walka komu poszła? Na korzyść zawodnika z Puerto Rico, bo w boksie nie liczy się narodowość, tylko liczy się biznes. Jeśli sędziowie mają ewentualnie patrzeć przychylnie na kogoś, no to patrzą bez względu na narodowość, bo patrzą generalnie nie wiem na co. Nie wiem, na co, nie chcę tutaj oskarżać, być może na swój portfel, być może na inne jakieś sprawy, ale było tak, że walkę Lennox Lewis Holyfield sędziowało również większość sędziów ze Stanów Zjednoczonych i na kogo korzyść sędziowali? Na korzyść Lennoxa Lewisa, więc takich przykładów można mnożyć i narodowość sędziego wcale nie gra roli. Ja pamiętam, jak ty mówiłeś po pierwszym pojedynku z Głażewskim, że Głażewski drapie, a ty bijesz. To dla mnie Ward drapał, a Kowaliow bił. Krew była na twarzy Kowaliowa? Była, więc drapał mocno. Też ta głowa wielokrotnie odskakiwała po tym lewym prostym i ten efekt był. To na zakończenie? Powiedzmy, jakie macie typy? Czy Dąbrowski wygra swoją walkę? Ma szansę sprawić niespodziankę? Krótko. Ma szansę sprawić niespodziankę. Wierzę, że pokaże się jak najlepiej i będzie wygranym bez względu na rezultat tego pojedynku. No ja też liczę na Norasa, trzymamy kciuki, a wy pamiętajcie, to jest boks.